jest największa edycja naszego turnieju. Chyba przekroczyło nasze oczekiwania, ale z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ilość par, która dzisiaj zawitała do Łomży, świadczy o tym, że ten turniej rzeczywiście jest bardzo znany. Mało tego, myślę, że jest bardzo lubiany, ponieważ organizatorzy, kiedy rzeczywiście turniej robią dobrze i tak wszystko jest na ostatni guzik zapięte, a tutaj jest, powodują, że wszyscy chcą przyjeżdżać na takie turnieje. Piękna dekoracja hali, piękne nagłośnienie, piękna opieka też organizatorów powoduje, że to jest znany turniej. Zgłosiło się 224 pary na jeden dzień, tak? To jest naprawdę dużo, dużo, dużo osób. Najtrudniejszy? Każdy jest trudny na swój sposób, ponieważ każdy jest inny, tak? Wymaga różnych umiejętności, jest inny charakterem, więc każdy jest trudny. Klasyczny. Ponieważ trzeba sztywno trzymać ramę, nie opuszczać rąk, przede wszystkim trzymać głowę, być cały czas napięty. Po latynoamerykańskich można paść za parkietem, po standardowych też trzeba trzymać ramę, trzeba być mocnym, nie opuszczać rąk, no jest ciężko i w tym, i w tym. Też uwielbia ten taniec, ponieważ jest bardzo zmysłowy. Pozwala kobiecie pokazać swoje atuty, dlatego też uwielbiam rumbę. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Podam panu taki przykład, nawet ostatnio w środę mam zajęcia właśnie z taką grupą hobbystyczną, jak my to nazywamy w Olsztynie. I był bardzo brzydki dzień, i było tak deszczowo, i tak pochmurno, i tak smutno. I tak chyba nam wszystkim nie chciałoby się najchętniej wychodzić z domu i byśmy w nim zostali. Ale są zajęcia i trzeba wyjść. I proszę mi wierzyć, że po 3 minutach zajęć z tańca towarzyskiego uśmiech na twarzy, wszystko przechodzi, ta chandra i ten smutek i ta zła pogoda. Nie chcę tutaj długo robić wywodów, co wydziela się w człowieku podczas tańca, ale to są naprawdę tak pozytywne wszystkie czynniki, że uważam, że to jest chyba najważniejsze, że dodaje nam sił, energii, uśmiechu. Mi to zwrócili też właśnie tacy tancerze, dorośli ludzie, tancerze amatorzy oczywiście, że Iwona, my tak naprawdę po godzinie tańca z tobą, w tej godzinie w ogóle zapomnieliśmy, że świat istnieje wkoło. A wydaje mi się, że to jest super, kiedy odciążamy nasze ciało od problemów i od stresu. Także to jest piękny, uważam, piękny sposób na spędzenie czasu, żeby właśnie się odstresować. Zawsze jest stres przed występem, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, co nas czeka. Ja zawsze liczę na moje pary, trzymam za nich naprawdę od samego początku kciuki, nie tylko na tym turnieju, na każdym, tak? Bo wiem naprawdę, ile ich ciężkiej pracy czeka, poświęcają swój każdy wolny czas na to, żeby powiększać swoje umiejętności. Oni są naprawdę wyjątkowymi tancerzami i też im chcę podziękować, że są tak wytrwali i pracowici. Naprawdę w nich wierzę do końca.
kwestia po prostu wyboru. Część będzie chciała iść do tańca towarzyskiego, część do współczesnego, nowoczesnego, ale to jest i tak jedna wielka rodzina taneczna. I myślę, że to dobrze, ponieważ w dzisiejszych czasach wydarzyło się troszeczkę też tak, że kiedyś bardzo tańce były hermetyczne, były pozamykane. W tej chwili zauważyłam taką też nową może modę, kiedy tancerze nawet chodzą na inne zajęcia, żeby się rozwijać, żeby się inspirować. I wydaje mi się, że to jest bardzo piękny trend, bo nawet w tańcu towarzyskim widzę jakieś elementy z innych tańców, więc super. Rozgrywany jest ten turniej w kategoriach, zaczynając od par rekreacyjnych, czyli takich początkujących, to jest od 7 lat do kategorii powyżej 15 lat, czyli tak 18, 19, 20. Uwielbiam ten moment, kiedy właśnie nie muszę oceniać, a mogę sobie oglądać tancerzy tak po prostu dla siebie, po kobiecemu, dla swojego oka. Ale oczywiście sędziowie są zobligowani do trzymania się zasad naszej gry tanecznej. Oczywiście, że pierwszym i głównym aspektem jest rytm. Jeżeli para wypada z rytmu, to już niestety nie ma o czym mówić. Potem jest też technika taneczna, przebieg ruchu, styl tańca, charakter. W malutkim procencie też osobowość, charyzma, nawet ten strój też jako taki ostateczny mały dodatek, który ma wpływ na całość. Trzeba się postarać, trzeba wziąć się w garść i dać z siebie wszystko. No, każdy inaczej, inną ma kondycję i każdemu inaczej wszystko wychodzi, ale dla niektórych może być wysiłek fizyczny. Pary się przygotowują, od samego początku zaczynają tańczyć, więc naprawdę długo. Ćwiczymy 4 albo 3 razy w tygodniu, w zależności jak są ustawione zajęcia. Każdy trener, w ogóle sportowiec też zdaje sobie sprawę, bo jednak w tym tańcu są elementy sportowe, że naprawdę trzeba wiele godzin i czasu spędzać na sali i trenować. Nie ma przepisu, czy to jest rok, czy to jest 10 lat, czy 20. Ważne, żeby trenować, bo można być mistrzem Polski w wieku 8 lat, czyli ktoś nie mógł długo trenować, a jednak jest najlepszy w swojej kategorii. A o takim zawodostwie, jak myślimy, to jest naprawdę już kilkanaście lat. No tyle potrzeba i to jest taka naprawdę bardzo ciężka, intensywna praca. Oczywiście przypadki zderzeń zdarzają się zawsze, natomiast wydaje mi się, że im dłużej się tańczy, tym mądrość pary, wiedza pary jest coraz większa. No i tych wypadków im wyżej się jest tym mniej, ponieważ no, pary po prostu mają większą świadomość tańca. Liczymy po prostu na dobry taniec, mamy dużo kibiców, więc tańczymy dla nich. Ja bardzo serdecznie chcę podziękować naszym wspaniałym sponsorom, bo gdyby nie oni, to nie bylibyśmy w stanie zorganizować tego turnieju. Naprawdę, ich serce jest ogromne dla tańca, otwarte i naprawdę jest ona dość liczna grupa tych sponsorów i ja naprawdę jeszcze raz im bardzo serdecznie dziękuję. Proszę tylko zobaczyć, jaka jest dekoracja, ile jest par, ile przynosi to radości, ile uśmiechu dla tych dzieci. Więc naprawdę bardzo im serdecznie wszystkim dziękuję.